Jesteśmy przy najstarszej łódzkiej kamienicy. Znajdujemy się w południowej części łódzkiego Śródmieścia. No i stoimy przed budynkiem, który jest podzielony na dwie części. Jedną różową, o ile oczywiście dobrze identyfikuje ten kolor, a drugą żółtą. Ta różowa to jest część mniejsza, żółta jest częścią większą. To budynek, który jest utrzymany w stylu neorenesansowym. Ta kamienica powstała dokładnie w roku 1835, a wzniósł ją tkacz Bogumił Gottlieb Behr. W 2007 roku tę kamienicę częściowo strawił pożar. W 2013 roku ruszył jej remont, który zakończył się jesienią ubiegłego roku. Najstarsza łódzka kamienica ma parter i jedno piętro, dwa balkony, od frontu jedną bramę i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o ile dobrze liczę, wejść. Tuż przy tej kamienicy biegną tory tramwajowe, po których regularnie kursują tramwaje właśnie. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę, że kamienica mieści się w południowej części Śródmieścia, no to chyba nie muszę zdradzać, przy jakiej ulicy jest ona usytuowana. Kamienica, choć niedawno odnowiona, no trzeba przyznać, że jest budynkiem raczej niepozornym, nie rzucającym się w oczy. Jeżeli nie wiemy, że to właśnie ta kamienica jest najstarszą w mieście, no to prawdopodobnie przejdziemy obok niej i nie zwrócimy na to uwagi. Warto dodać, że najstarsza łódzka kamienica nie jest częścią zwartej zabudowy, to znaczy po obu stronach są wolne przestrzenie. Skwery, pasaże, no jakkolwiek to nazwać. Generalnie jest tutaj dużo zieleni po obu stronach tej kamienicy. Warto zauważyć, że przy tej kamienicy mieści się aleja o prawdopodobnie najkrótszej nazwie w mieście. Rzućmy jeszcze okiem na to, co znajduje się po przeciwnej stronie kamienicy. No mamy tutaj do czynienia z odrestaurowanym budynkiem pofabrycznym, w którym teraz funkcjonują chyba biura. A z racji tego, że kamienica nie jest, tak jak mówiłem, w zwartej zabudowie, że po obu jej stronach są dość spore, wolne przestrzenie, to można ją obejść niemal ze wszystkich stron, no i zobaczyć, jak prezentuje się nie tylko od frontu. Teraz w tej kamienicy mieści się 16 mieszkań i 5 lokali użytkowych i pod tym adresem funkcjonuje również teatr.